spokojnie. Namieszane uczucie. Dobrze. To teraz, ty będziesz wszystko słyszał, tylko powtarzaj to, co słyszysz. Co chcecie od Mariusza? Znowu chaos taki. Dobrze. Mariusz, teraz twoim pragnieniem jest, powiedz im, że sobie nie życzy, żeby opuścili ciemni twoją sferę. Nie życzę sobie was tutaj w mojej sferze. Opuśćcie tą sferę. Nie zrobią tego. Tak mi przychodzi do głowy. Dobrze, dobrze, spokojnie. Oni zrobią to. I teraz powiedz, że ty jesteś ze światła i sobie nie życzysz ich. Absolutnie, nie ma z nimi nic. Światła nie życzę sobie was. Ale oni tak. To znam te sprzeczki. Co chcecie od Mariusza? Czy wiesz co? Nie, ja nie wiem, to się pytam. Co chcecie? Słowa przychodzą. Na myśl przychodzą, że ty wiesz co. Nie, ja nie wiem, dlatego się pytam. Ale on wie. Oni wiedzą? On wie. On wie? No to jak wiesz, no to powiedz. Dlaczego zależy wam na Mariuszu? Na tej istocie? Czy on nie ma z wami żadnego kontraktu? On nie jest jednym z was? Co chcecie? My wiemy, co chcemy. Wy wiecie, ale on nie chce. Powiedz Mariusz, że ty nie chcesz. Powiedz im, pogoń ich. Ja nie chcę was tutaj. Ja teraz ci daję broń w rękę. To jest specjalna broń. Energetyczna. Widzę takie przebłyski. Dobrze, teraz masz tutaj, kładę ci do lewej ręki i ty wykorzystujesz tą energię. To jest energia światła i miłości i teraz kierujesz tam, w tą stronę. Ja nie widzę właśnie. Kieruj to, bo odczuwasz, gdzie oni są. Wkoło siebie, tą ciemność teraz, ty kieruj na tą ciemność, która tobie przeszkadza. Kieruj. Ty jesteś teraz silny i mów, że mają się zmywać, że ty... Odejdź się stąd. I teraz masz tą broń. Kieruj i na nich. To jest... Są strumienie światła i miłości. Oni tego nie lubią. Ale... Co jest? Do połowy tak. Są... Odsunęły się. Tam. No to już dalej odsuwaj. Wyganiaj. Ty jej nie potrzebujesz. Jak próbuję podejść, to oni się odsuwają na taką samą odległość i cały czas są... No to dalej, to pchaj dalej. Jezus, pomóż teraz, proszę Mariuszowi i proszę Cię, przewodniku duchowy, tak samo jesteś, Ty masz za sobą silne istoty duchowe, Mariusz, nie jesteś sam. I teraz Jezus... Nie wiem, czy to właśnie moja wyobraźnia... Czy... Nic nie rozmyślaj na tym. Tu nie ma wyobraźni w tej chwili. Wszystko to, co widzisz i słyszysz, ty mówisz, powtarzasz. Nie rozmyślaj nad tym. Powtarzam słowa, które mi przychodzą. Właśnie, to jest to. To wszystko jest na poziomie telepatii. Odbierasz. Co do ciebie dochodzi teraz? Nic, oczy. Co jest? Oczy z ciemności. Oczy z ciemności się wyłaniają? Nie, no to są tych ich chyba oczy. I opisz te oczy. Przyglądaj się. Nie widzę brwi. Ani... Nie musisz brwi. Patrzcie w te oczy. Opisz. Jaki wygląd mają te oczy? To jest kilka. Kilka oczów? Jakie są jasne, ciemne? W ciemności jasne. W sensie takim, że widać jakby gałki. Dobrze, jak się patrzysz na te oczy, co odczuwasz? Nie mam odczuć. Podnieś właśnie tą energetyczną. No to się broń. I właśnie. I dobrze, odsuwaj dalej. Pokaż im, że ty jesteś silny i powiedz, że ty jesteś ze światła. Powiedz, mów ty, bo ty tego pragniesz, mów im. Ja jestem ze światła. Udaj się. Powiedz, że Jezus jest tutaj, za tobą stoi. Twój przewodnik do was. Jezus sam stoi. A
ale go nie czujesz. Bo teraz jeszcze czuć nie musi, ale jest. Jest za tobą i cię wspiera. Jakby tu był, to by czuł. Ale to ten mówi, ten głos. No tak, no naturalnie, dobrze, że ciebie to znaczy, czuję. Takie słowa mi dobrze, dobrze, dobrze. Powtarzaj tylko to, co przychodzi do ciebie, powtarzaj. Ty odbierasz to. Wezus jest tutaj i oni cię próbują zwieść tylko, że go nie ma, że oni wiedzą, dlaczego chcą ciebie, oni ciebie nie chcą, oni sobie mogą, wiesz co chceć, wyganiać. Mówią, że właśnie ty wiesz, czego chcą. No ja wiem, że wy czatujecie na wszystkie dusze, byście chcieli wypełnić tam te swoje obszary, ale wasz obszar już się zmniejsza. Mylisz. Nie mylę się, nie, ja wiem, my tu mamy tę informację. I teraz dlaczego, czy wam chodzi o jakieś informacje od Mariusza? Chcecie przejmować informacje od niego? Słowa przychodzą od razu, w momencie, kiedy zadajesz pytanie, to od razu przychodzą słowa. Że no to mów, powtarzaj. To ciebie nie interesuje, co ciebie nie powinno interesować. Mnie nie powinno interesować, a mnie interesuje właśnie, bo Mariusz jest człowiekiem. Właśnie przyszedł tutaj i na spotkanie ze światem duchowym idzie dusza do świata. Jest nasz. To nie jest wasza dusza, absolutnie. A co, Mariusz jest jednym z was? Nie. No to co chcecie od niego? Ty wiesz. No to ja wiem, ale tam, co tam by tam, tylko macie bla 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 i nic z tyłu. I ja też proszę was odejść. Nie jest w żadnym transie. No ja wiem, bo wy to wmawiacie i chcecie, żeby nie był. On jest głęboko i on przejdzie do światła na spotkanie. Jest już oczekiwany. Ty się mylisz. A wy odchodzicie. Odchodzicie i teraz zobacz, co się robi. Mów. Mariusz teraz... Ja się odsunęła. Próbuję za w tym, tą właśnie... Bronią. Jasnością. Od tak. Tym tonem. Się odsuwają. No widzisz, pewien, no widzisz, jak. Ale na pewien dystans i jak tylko opuszczę, to od razu z powrotem. To trzymaj. Trzymaj na wprost ich oczu. I ten. To się rozpraszają. No właśnie. Wkoło. Dobra, dookoła. Obracasz się i tym promieniem no światła. Krąży. Dobrze, niszcz ich teraz. Wyganiaj. Wyganiaj ich. Idźcie z nich. Bo oni czyhają teraz, każda duszyczka dla nich jest bardzo cenna. Tylko jest przykro, że te duszyczki nie chcą do was, absolutnie nie chcą z wami mieć nic wspólnego. Przychodzicie jak żebraki, jak cyganie. Śmieją się. Wyciągacie ręce, ale nikt wam nie chce dać, bo nic z wami nie chce mieć wspólnego. To co nasze, to weźmiemy. To co wasze, no to jedyne to masz jakiś tam worek, który nosisz przy sobie. To jest twoje, nic więcej. I ten worek jest pusty. Jest. Ale jest, no właśnie. To go dźwigaj dalej, nie tutaj. Pakujcie się sami. Tam macie do tego te worki, żeby się wypakować i zmiatać w nicość. Idziecie w nicość. Stamtąd przyszliśmy. No to tam właśnie powrót wasz jest z powrotem. Jest tam... Ale oni... Ja mam odczucie, że oni w innym kontekście to mówią. W jakim kontekście? Że przyszli z nicości. Że przyszli z nicości, no i wracają, i będą wracać. Że nicość ich stworzyła. Dobrze, no oni wiedzą. To oni odeszli od światła. Obrazić. Kogo? No właśnie światło. No, no bo oni się nie przyznają, że powstali ze światła, jak wszystkie dusze. No oni nazywają to nicość. No bo oni są niczym. Teraz oni są niczym. Nie macie sił, męczycie ludzi, męczycie zwierzęta, męczycie kosmos, uniwersum, ale światło już jest wszędzie. Nie macie szansy. Tylko umiecie zwodzić, nic więcej. Zwodzić, robić chaos, mieszać. A Mariusz was nie potrzebuje, bo on jest silną istotą. Nie wiesz, co robisz. Że co? Nie wiesz, co robisz. Ja nie wiem, tak co robisz. Tak mi przyszło do głowy. Nie wiesz, co robisz. Ja nie wiem, co ja robię? No. No, bo wy nie wiecie. Oni do mnie tak?
Oni słowa przychodzą jakby do Ciebie. Mhm. No to powtarzam. Do mnie. No. I teraz słuchaj. Jak próbuję się zapytać, czego chcą, to Ty wiesz, że ty, czego chcę. Że Ty wiesz, tak? Że ja wiem. Takie a Ty powiedz, odpowiedz, powiedz, że Ty nie wiesz, mają Tobie wytłumaczyć. Poproś o wytłumaczenie, co oni chcą w ogóle od Ciebie. Ilu ich jest? Niech też ciężko powiedzieć, bo to kilka, najpierw jak zadawałaś pytania, to był taki jakby chaos, jakby wszyscy zaczęli się kłócić o, nie wiem, czy o rozmowę, o to, żeby... żeby zacząć rozmawiać w imieniu może ich wszystkich. A to jeden tak, mówi? Tak o taki chaos. Ale mówił w no. liczbie mnogiej. I oczy były... No bo chcą pokazać siłę. Chcą siłę, a oni nie mają tej siły. I teraz, Mariusz, kieruj tą broń w tej kierunku. Odsuwaj ich. No ale jak? Oni odskakują i cały czas się trzymają. To już. Tylko na chwilę. Dobrze, to już teraz tak. Teraz na to miejsce. Zobacz, ja tutaj tak samo mam dodatkową. Teraz zobacz. Tutaj zaczyna się to rozjaśniać. O. Zaczyna się to rozjaśniać. Teraz trochę bardziej. Co widzisz? Takie światło. W mojej głowy z tego widzisz? Oka jakby, to znaczy widzę, że ich tak oślepiło jakby. A właśnie i dalej? Ale ich nie widzę, bo jest w tym świetle, to ich w ogóle nie widzę. Bardzo dobrze, jesteś teraz otoczony światłem, nie mają do Ciebie dostępów. I teraz ja pytam Ciebie, Ty słyszysz, że Jezus przez Ciebie odpowiada? To nie ma słyszał. Go. On jest. On jest, spokojnie, on jest. Ale to słyszę, że mi przychodzi... No bo... Tam ci tobie mówią. Ja pytam się, Wezius, czy możesz zaprosić tutaj na to miejsce? Nie. To nie odpowiada Wezius. To nie odpowiada Wezius. Ja ci robię teraz połączenie. Tutaj dostaniesz z tej strony połączenie. Nie może teraz. Kto nie może? Wezius. Kto to powiedział? Kto to powiedział? To teraz, czy twój przewodnik? Twój przewodnik duchowy jest? Nie mogę. On jest. Jeszcze cały czas ci przeszkadzają w odbiorze. Teraz, Mariusz, zrobimy tak. Teraz wzmacniasz to światło. I jaką istotę duchową byś tutaj chciał być teraz koło siebie, żeby przyszła i Cię stąd przeniosła. Ale jest światło. Na klatce. Mhm. Ty jesteś połączony. Z jaką istotą? Tak, z jaką istotą, żeby przyszła tutaj ze światła, do której masz... Obojętnie. No to Ty poprosisz. Wszystkie prosić. No to proś wszystkich. Proszę wszystkich istot. Jak chcesz, to światło. Możesz Jezusa, poprosić Joshua, możesz do kogo ma zaufanie, wszystkie istoty świata. No to zapraszaj. Zapraszaj, żeby wszyscy tutaj przyszli w tej chwili. Zapraszaj. Wszystkie istoty świata. Mhm. I oglądaj, co się dzieje. Widzę w koło ciemno i jest dziura u góry. U dziury? Światło. Bardzo dobrze. To patrzcie teraz w tą przestrzeń jasną. Promienie. Bardzo dobrze, schodzą promienie na ciebie. Bardzo, nie na mnie, jestem na razie obok, ale widzę. To teraz wyciągasz ręce do góry. Podejdź, wyciągnij ręce i poproś, żeby cię zabrali stamtąd, żeby cię przenieśli. Nie mogę. Dlaczego? Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz? To teraz co się musi stać, żeby ten moment był? Oczyścić. Oczyścić. Dobrze. Ale jak?
chwileczkę, to jest spokojnie, spokojnie. Teraz koncentrujesz się na sobie, Mariusz. Koncentruj się na sobie samym i wybacz sobie, ale ciepło. Wybacz sobie wszystko, co, czy świadomie, nieświadomie, coś uczyniłeś, czy zrobiłeś komuś krzywdę. Nawet wybacz sobie, że do psa mówisz złe słowa. Wybacz to sobie teraz. Wybaczam to sobie. Wybacz to i tego więcej nie będziesz robił. I się śmieję. Kto się śmieje? No, słyszę śmiech. Taki śmiech. Dobrze, dobrze, dobrze. Wybaczaj sobie. Wybaczam. Bo pamiętaj, te wszystkie słowa, które wypuszczasz z siebie, czy w kierunku psa. To coś jakby czekało. Oni czekają i przyglądają się i się śmieją. Kto? No właśnie te ciemne istoty. No właśnie, bo teraz, koło... bo teraz masz opuścić, bo to oni. Ale oni są spokojne. No z tego, co wnioskuję, odczułam, że one są spokojne. Że wiedzą, że to nie... Że tak jakby były pewne, że nie dam rady. Oni nie są pewne, oni tylko taką postawę biorą i dają to tobie. Ale czekają. Niech se czekają, przyglądają się twojego uwolnienia. Wybaczaj sobie z czystego serca, to musi się wszystko czysto dziać. Z pełną czystością. Wybaczasz sobie, oczyszczasz twoją duszę ze wszystkiego, co myślałeś źle, mówiłeś źle, czy zwracałeś się źle. Tak mi się tylko wydaje. Nie odbieraj tego, co ci oni mówią, co oni tam pieprzą głupoty. Na tobie się koncentrujesz teraz. Mów, że wybaczasz sobie. To były tylko doświadczenia. I teraz nie będziesz tego więcej czynił. Teraz po kolei. Dobrze, dobrze, dobrze. Po kolei teraz. Ty Mariusz, ty wiesz, ty znasz te osoby, na przykład, których obraziłeś, źle myślałeś o nich. Po kolei teraz widzisz ich wzrokowo. Powiedzieli, że... Tak? Niekończący się ogon. No to dobrze. To ten ogon jest do oczyszczenia. I teraz po kolei zaczynasz od pierwszej osoby. Ciężko jest mi sobie zapamiętać. Po kolei, osoby. Czy to w szkole się działo, obraziłeś kogoś, czy uderzyłeś, może to był pies, może to była, obraziłeś twoich rodziców, rodzeństwo, czy kogoś, czy... No się cały świat o... Dobrze, to niech będzie cały wszechświat. Ty prosisz o wybaczenie po kolei, które najważniejsze są teraz dla ciebie, jako pierwsze. I widzisz te przed oczami, te osoby, to się dzieje na poziomie duchowym. I ja widzę ich, no. Proś. Jasno. No widzisz? I to znaczy, czy to, oni już odeszli, czy jeszcze żyją? Po kolei. Nie wiem, Proś o wybaczenie. Proś o wybaczenie. To grupowo może, bo tak jak... To grupowo, niech się zejdą. Teraz schodzą się wszystkie osoby, którym ty wyrządziłeś. Ale znowu śmiech. Którym ty wyrządziłeś krzywdę czynami. Ale jak słowami. Wezmę tą jasną tą, to odskakuje, już się tak nie śmieje. A no widzisz. Patrz w tym kierunku. Ale czeka tylko. Koncentruj się teraz na tej grupie istot, która schodzi się, których ty będziesz prosił o wybaczenie. Koncentruj się. Koncentrujesz się. Ale to nie z tego życia. Obojętnie. Nie wiem, czy czasem nie byłem jakimś kimś, kto zabrał wiele żyć. Wszystko się wyjaśni. W tej chwili ty jest obojętnie te dusze. Widzę jej dużo. Dobrze. Ale widzę takie mgiełki. No to jest są dusze. Od połowy. Bardzo dobrze. Teraz proś o wybaczenie. Proś. A nie będzie mi dane. Od serca będzie tobie dane. Ale tam na poziomie duchowym. To ciemna strona ci podpowiada. I już. Już proś o wybaczenie od czystego serca. Z czystego serca. Poczuj.
poczuj, poczuj. To niektóre już idą do góry. Widzisz, bardzo dobrze odbierają. Ale tak pomału. Odbierają i dalej wszystkich po kolei. Tak mi się tylko wydaje. Spokojnie, nie słuchaj ich. Rób dalej, rób swoje, koncentruj się na tym, co teraz czynisz i robisz. I to ma być czyste. I teraz po kolei. W klatce czuję takie ciepło, taki żar. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dalej, dalej. Proszę o wybaczenie po kolei. Proszę o wybaczenie. Nie, wybaczenie już. Po kolei, tam jeszcze są, widzisz, że są. Tak, ale słyszę, że nie. Nie słuchaj tego. Dalej wybaczaj. Prosi o wybaczenie. Proszę o wybaczenie. Każdy, kto przyjął to, odchodzi. I podchodzą do ciebie, podchodzą po kolei. Po kolei. Po kolei. No tak, z tego tłumu idą pomału. Dobrze. A ty proś o wybaczenie. Proś. Proszę o wybaczenie. Cały czas. I odczuj, odczuj, że to mówisz z czystego serca. Dalej. Mów cały czas, cały czas, cały czas. Cały czas. Stoją i się przyglądają. Tylko mrugają tymi oczami. Nic się tam nie przyglądaj, cię to nie interesuje. Ale w koło są. Niech będą w koło. Ty teraz prosisz o wybaczenie. Proszę o wybaczenie. Jak ja sam nie mogę sobie wybaczyć. No skąd wiesz? My wszystko wiemy. Proś o wybaczenie dalej. Oczyszczasz się. Oczyszczasz się. Z każdą prośbą oczyszczasz się. Czujesz się przy tym lepiej i lepiej. Czujesz, jak ciężar schodzi od ciebie. Oczyszcza się twoja dusza. Proś o wybaczenie dalej i dalej. Dalej i dalej. Ale i dużo. Dobrze, dobrze, dobrze. Rób to dalej. Rób to dalej. Ale to nie wystarczy. Wszystko jest dobrze, wszystko starczy. Rób to dalej, dalej. Nie zwracaj uwagi, co ci tam wieprzą. Rób dalej, dalej, dalej. 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 Dalej i dalej. Te istoty nie mają twarzy ani nic takie jasne. Bardzo dobrze. To są istoty duchowe. I już dalej. Proś o wybaczenie i to robisz z czystego serca. Nie tylko, to nie są puste słowa. I tak mi one jak idą do góry, to jakby się tak światło wydłużało. Mm-hmm. No bo tam wracają do tak, że te... Oni zeszli do ciebie, żeby stanąć oblicze w obliczu. Chodzi o ciebie teraz. Oni tobie pomagają, żebyś ty się oczyścił. Proś o wybaczenie. Na to trzeba zasłużyć. Spokojnie, rób to dalej. Właśnie czynisz to. Rób to dalej, dalej, dalej. Oczyszczaj, oczyszczaj, oczyszczaj siebie. Proś o wybaczenie, oczyszczaj. Oczyszczaj się, oczyszczaj się. Każdy podchodzi i odchodzi. Podchodzi, odchodzi i to czynisz, czynisz. Jest obojętnie, ile tych dusz jest. Ty u wszystkich się przepraszasz. Dobrze, tyle ile na wszystko weźmiemy sobie czas. Ty się jak legion. Dobrze, niech ten legion będzie. Wyciągnij ręce przed siebie. I powiedz, że chcesz ich przytulić, wszystkich. I to poczujesz. Przytul ich wszystkich i że wszystkich ich prosisz. Wszystkich o wybaczenie z czystego serca. Ale żałosne. Rób to, rób to, rób to.
Wyciągnij ręce, oni wszyscy się w Twoich rękach zmieszczą. Tak, idą do tego. Idą do Ciebie? No, rozłożyłem ręce i tak głośno? Się... Rozłożyłem ręce i tak się wpychają. Jakby. Bardzo dobrze. I każdego poczuj, przytul i... I cały czas mam wrażenie, że jestem wybudzony. Nie, to Tobie, bo tam czuwają, żebyś miał to wrażenie. Nie koncentruj się na tym. Koncentruj na tym, co robisz. Koncentruj się. I przytulaj każdego. I dziękuj się za to, że Ci wybaczają. Te dusze nie mają do Ciebie żalu. Chodziło tylko o to, chcieli od Ciebie usłyszeć, że jesteś gotowy poprosić o wybaczenie. Właśnie po to zszedłem. Mhm. Widzisz? Tak usłyszałem. Właśnie. I już. Dalej. No po co zszedłem? Po to, żeby się z nimi spotkać. Mhm. Żeby siebie oczyścić i rozpoznać sytuację. Kim byłeś? Że dużo krzywdy zrobiłeś? Poprzednich życiach? Nikim. Słyszę nikim. No nikim to mówi ci znowu ci koledzy podpowiadają. Oni nie są moimi kolegami. Bardzo dobrze. Widzisz? Sam rozpoznałeś, że nie są. I oni o tym wiedzą. Mają teraz... Ci się udaje. Nie, nic. Ty dalej, rób dalej to, co robisz. Proś o wybaczenie. Proś o wybaczenie, wyciągnij ręce do tych istot, do tych dusz i czyń to. Rób to. Już jest taka mniejsza, tak wzdłuż się ustawili pojedynczo, się, no to... Fajnie, to po kolei. Przybliżają się do Ciebie, Ty nawet możesz w tym kierunku tam iść też. Tak, ja bym schodził niżej, po... nie wiem czy po schodach. Dobrze, czy... bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tak, czujesz, tak że... szybko do góry. Ha? Tak szybko do góry uciekają. Jak tylko się z nimi zetknę. No, bo to jest taki akt. Wybaczają Tobie. Ale my nie. Ha? Ale my nie. My nie. Tak, ci ciemni Tobie nie mają co wybaczać, bo z nimi nie mają nic wspólnego. Już, nie koncentruj się. Ja, żebym się nie zdziwił. Bardzo dobrze. No to powiedz, to lubi zdziwienia. Oczy sobie wyszerzysz trochę więcej, jak będziesz zdziwiony. Może mi zafundują niespodziankę. Powiedzieli? No tak, jak mówię, nie lubię niespodzianki, no to ci jeszcze nie zdążyłem skończyć. To ci zafundujemy niespodziankę. Dobrze, dalej, koncentruj się na tych istotach tam ze światła. Czyń to dalej, czyń dalej. Przytulaj i czym dalej. Czym to dalej? Cały czas mi przeszkadzają. Cały czas mi... Nie koncentruj się. Ty nie próbuję się nie koncentrować. I ja patrz powiem, się tam przed siebie. Cały czas mi wchodzą bo im słowa, to się nie podoba. Ale my tobie nie wybaczamy. To nie musisz nic tam ciemniej... Co mają ci ciemni wybaczać, nie mają nic wspólnego. Oni nie chcą ci wybaczyć, że nie chcesz do nich jeszcze przejść. Raz. My nie musimy po ciebie przychodzić. Dalej. Ty się koncentruj tam. Koncentruj się. Tutaj masz silną broń w ręku. Jak tam ci zakłócają, to zaraz w tym kierunku. Coraz mniej ich jest. Dobrze, bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dalej. Widzisz, wiwat nawet jest to na twoim... To mam z kilku żyć, tak czuję. Z kilku żyć, dobrze, dlatego te dusze tu przychodzą. Nawet wiwat jest, zresztą twojego oczyszczania. Dalej. Ty odczuwasz te istoty i to wiesz, czy są w jakich życiach.
skrzywdziłeś i to wszystko to odczułaś, ty wiesz. Proś o wybaczenie. Proś o wybaczenie. Czy jeden został, ale on tak jakby chciał podejść, a takie małe kroczki robi. Dobrze, to ty teraz podchodzisz do tej istoty, to jest coś bardzo ważnego. Wyciągnij ręce teraz do tej istoty. Podaj mu ręce, poczuj. Ona jest jakby mała dziecko. Dobrze. Przyjrzyj się. To jest dziewczynka czy chłopiec? Bardziej na dziewczynkę. Na dziewczynkę. To teraz schyl się do tej dziewczynki i spytaj się, w jaki sposób ciebie skrzywdziłem. Chcę ciebie poprosić o wybaczenie. Chcę poprosić o wybaczenie. I słuchaj, co ci ta dziewczynka powie? To jakby spuściło głowę. To jest, nie widzę twarzy. Dobrze? Nie musisz widzieć. Jeszcze raz. Odebrałaś mnie. Odebrałeś mnie, mówi? Skąd? To znaczy nie, słowa mi przychodzą. Odebrałeś. Dobrze, to jest to. To jest wszystko telepatycznie. Odebrałeś. To spytaj się, od kogo? Od rodziców. Od rodziców. Spytaj się, kim byłeś? A kim byłem? Złym człowiekiem. I co odebrałeś od rodziców i co i co jak coś się skrzywdziłem? Jak cię skrzywdziłem? Spuszczę głowę. Powiedz tak, te... jakby, że chcę, żeby ktoś mi wybaczył, a nie wiem co zrobiłem. Dobrze, bo ona może pragnie, żebyś ty sobie teraz przypomniał. To ja teraz proszę was istoty duchowe ze światła, żeby w tym momencie, w czasie konfrontacji tej małej dziewczynki i dzisiejszego Mariusza, i teraz ty, Mariusz, zobaczysz ten moment, to jest bardzo ważny moment oczyszczenia. Ja odliczam od 3 do 1. I ty widzisz, co z tą dziewczynką miałeś wspólnego. Widzisz to. 3. Wchodzisz głębiej, otwiera ci się wszystko. 2. Otwiera się. 1. Teraz. Ty widzisz to życie. Mów głośno. Nic nie widzę, ale mam takie odczucia. No to są też odczucia. Właśnie średniowiecze. Dobrze. Jakbym był tak? Jakimś, nie królem, król ma jakiś, zarządca. Dobrze. Coś takiego jak, jest najpierw w hierarchii król, niżej są, nie wiem, książęta, czy kto, i oni mają swoich tam ludzi. Dobrze. Ja właśnie miałem też... Na zamku mieszkasz? Odczuwa. Odczuwasz, że mieszkasz na zamku? Jesteś złym człowiekiem? No, wykorzystuję. Odczuwam, ale nie widzę tego. To na razie tylko odczucia to jest też widzenie, bo ty widzisz to duszą. I ty widzisz inaczej. I teraz jakie masz wrażenie? Kim jesteś tam? Złym człowiekiem? No właśnie jestem takim zarządcą. I krzywdzisz ludzi? Sobie. W jaki sposób krzywdzisz ludzi? Te informacje masz w sobie. Informacje są teraz otwarte i wszystko sobie przypominasz, bo informacje się otwierają. Z tamtego życia jako zarządca w średniowieczu. I widzisz ten moment? Mam takie właśnie odczucie, tak. Ja tego nie widzę. Dobrze, mów.
przychodzi teraz ten moment, stoisz przed tą dziewczynką małą. One służą. Służą tobie. Zabiorę małe dzieci. Bierzesz małe dzieci, tak? I one dorastają i służą. I w jaki sposób tobie służą? Na zamku. Ale w jaki sposób służą tobie? Robisz dzieci niewolników? Znaczy, ja im nie muszę płacić, bo oni dostają jedzenie. No właśnie, są niewolnikami. Obowiązki, tak. Są bardziej. Dzieci są posłuszne, boją się ciebie, tak? Można ich tak łatwo zastraszyć i sterować nimi. Dobrze. I teraz też... Tak, ja to odbieram. Mhm. I teraz bardzo przykra historia. A sprzedaję też. Sprzedajesz te dzieci? Też, ale nie wszystkie. Jaką masz informację, w jakim kraju byłeś tym zarządcą? Te informacje masz w tobie. W jakim kraju byłeś tym zarządcą? Gdzie dzieci robiłeś niewolników, handlowałeś dziećmi, zmuszałeś do pracy? W jakim kraju to było? Albo Francja, albo Anglia. Tylko te dwa państwa. Tak, tylko nie, ciężko jest mi stwierdzić. Dobrze i... Ja cały czas coś mi... Dobrze, spokojnie, koncentruj się na tych... Teraz jesteśmy tam. Czy ty dzieci też biłeś? Nie, ale to robili moi poddani. Twoi poddani bili dzieci? Te dzieci zmuszali? Do czegoś? Jak coś źle zrobili. To były bite te dzieci? Czy rodzice zgadzali się, że te dzieci... Nie mieli wyjścia. Nie mieli wyjścia? A jak ktoś stawiał opór, został zabity. To ty wydawałeś to zarządzenie, żeby zabijali rodziców, jak nie chcą dzieci oddać? Czasami nadinterpretowali moje rozkazy, zarządzenia. Czy król wiedział o handlu dziećmi? Nie, ich nie interesowało. Ty robiłeś to nas... pieniądze, aby był cały czas, żeby było dostaw pieniędzy, żeby te daniny, które są zbierane, bo ja miałem obowiązek, jak pozostała część, zbierać daniny ze swojego tam księstwa. To zbierałeś daniny i zbierałeś też dzieci? Miałem ludzi od tego. Dobrze. Czy przy handlu dziećmi też dostawałeś za to pieniądze, jak sprzedawałeś dzieci? Tak, dlatego to zrobiłem. I co z tym pieniędzmi robiłeś? Oddawałeś królowi? Nie wszystkie. Nie wszystko? To byłeś też oszustem? Uważałem, że mi się należy też część z tym. Mhm. To teraz ta dziewczynka, czy ona, jej cierpienie, czy ona z tego cierpienia umarła, czy została zabita? Sprzedałem. Sprzedałeś? No. Ale widzisz ją jako małą dziewczynkę. To znaczy widzę małą istotę i właśnie... Właśnie. Masz odczucie, że to jest ta dziewczynka. To jest dziewczynka. I ty ją sprzedałeś. To ona musiała być w strasznej rozpaczy, taka mała dziewczynka zabrana od rodziców. Ale mnie to nie interesowało. Nie interesowało ciebie? Jak dzieci płakały? Bo to ja nie załatwiałam, ja wydawałem rozkaz. Rozkaz? W pergaminie. Dobrze. Piórem. Dobrze. Podpisywałem tylko. Czy miałeś ty też swoją rodzinę? Żonę, dzieci miałeś? Nie musiałem mieć. Nie musiałeś? Dlaczego nie musiałeś? Robiłem co chciałem. Robiłeś co chciałeś? To miałeś kobitek ile ty chciałeś? Tak. I dzieci ile chciałeś? Tak. I sprzedawałeś swoje dzieci też? Nie. Nie? Do armii. Do armii wysyłałeś swoje dzieci? Tak. Ile dzieci miałeś? Dużo. Przychodzi mi na myśl dużo. Dużo? I do jakiej armii wysyłałeś? Na wojnę? Tak. A z kim ta wojna miała być? To było dziwne pomyślane. No mów wszystko. Wysyłałem do armii, zostanie wielkim rycerzem, a w duchu myślałem, że
nie wróci, nie będzie następca, nie będzie kto miał tronu. To twoje dzieci wysyłałeś na śmierć, żeby były zabijane? Na wojnę. Na wojnę? I się pozbywałeś tak twoich dzieci własnych? Kandydatów. Kandydatów na stanowisko? Żeby nie osiągnęli jakiejś pozycji, albo żeby ciebie ktoś nie zabił i wygonił? Dokładnie. O. No to sobie kombinowałeś dobrze. Jak długo tam żyłeś? Nie tylko ja. Tak robiło wielu. Wielu? Księżyc. Wielu księży tak robiło? Książąt. Brakuje mi tego słowa. To jacyś, tak by prawa ręka tego króla, on miał swoich takich? Są wyznaczone osoby, które mają pilnować jakiegoś terenu i ściągać daniny. Mhm. I te osoby są odpowiedzialne za wpływy do budżetu króla. I ty miałeś też taki rejon swój? I ja miałem też swój taki rejon. I tam byłeś taki jakby książę, taki ja zarządca. Ja zarządzałem. I robiłeś bałagan u siebie. Miałem swoją armię. Mhm. Miałeś swoją armię? Dużo miałeś armię? 20-30 ludzi. No. Byłeś brutalny do kobiet? Gwałciłeś je? Robiłem wszystko, co chciałem. Robiłeś wszystko, co chciałeś? Takie słowa przychodzą. Mhm. Nie widzę tego. Dużo cierpienia tam stworzyłeś? I od razu tu się miesza mi z... Spokojnie. Koncentruj się na tej sytuacji. Z rzeczywistością, że na nasze czasy tak. Że to z perspektywy tych czasów naszych. To było bardzo brutalne. Ale z perspektywy tamtych czasów było normalne. To była codzienność. To była codzienność. I ty teraz wiesz, jaki to był rok? Co ci przychodzi? To jeszcze 896. 896. Mhm, dobrze. Jakim językiem władasz? Ty też to wiesz? Tam jesteś. Hiszpańskim. Hiszpańskim? No nie wiem, czy mu wszystko. Dobrze, dobrze, spokojnie. Spokojnie, bo to albo może te Francji, tereny... Albo... To, bo te tereny to były takie dobrze objeżdżone. Przesuwali się wszystko, tam nie było nic stałego. Ale chyba. Potem coś czuję, że musieliśmy się wycofywać właśnie. Musieliście się wycofywać? No. Ktoś was pogonił? Właśnie, chyba wcale mi się nie uczyło, że Francja odzyskiwała swoje tereny. Aha. Musieliśmy wszystko zostawić. Uciekać nie chciało mi się uciekać. Jak możemy uciekać? To teraz dobrze, spokojnie. Teraz ale ty to widzisz. Po drodze wszystko. Żeście palili wszystko po drodze? Tak, żeby nic im nie zostało. Zabijaliście też? Wszystko. Wszystko? I to cierpienie. I teraz ty z twojej perspektywy dzisiejszej, duchowej, ty wiesz o tym, czy to było najgorsze twoje wcielenie tutaj na ziemi? Coś mi mówi nie. Nie? Czy jeszcze byłeś takim okrutnym? Tak. W innych życiach? Znacznie. Dobrze, to teraz ty będziesz mi odpowiesz, czy to okrucieństwo było później, potem, w innych życiach jako zarządca, czy jeszcze wcześniej? W wcześniejszych życiach? No, wcześniejszych. Dobrze, teraz ty wiesz. I tu mi się znowu kojarzy brać. Spokojnie. Teraz się to kojarzy, że? Że. Też jakimś. Też kimś byłem. Gdzie? W Rzymie. W Rzymie. I też zarządzałem. I też zabijałeś? To inaczej się na to patrzyło. Dobrze, to ale teraz z perspektywy. Uwalniałem. Dla ciebie to było uwalnianie. Ale tam wtedy to było zabijanie, tak? I teraz zobacz, z perspektywy dzisiejszej. Ty teraz wiesz, czy byłeś podłączony
przez ciemne energie. Byłeś połączony z ciemną energią, wtedy te wszystkie były... Słyszę zawsze. Zawsze. I dlatego byłeś tym brutalnym, tym... Chodziło to cały czas o materialne. Dla ciebie się rozwijałeś materialnie, a nie duchowo? Materialne i też... doskonalenie umiejętności zabijania. Doskonalenie umiejętności zabijania. Tak. Że w czasie... To teraz dobrze. ...mojej walki... Wiedziałem, gdzie, jak użyć miecza, w jakie miejsce dźgnąć, aby przeciwnik... Ja od razu padł. Jak najmniejsze, bo w tamtych czasach zbroje były. Chodziło o to, żeby w pewne miejsca... Uderzyć. Cios zadać. Cios zadać. Kojarzy mi się z... Pacha. Pod pachą, że uderzałeś, żeby widziałeś? Tak, bo to się coś zdawało, ale nie zawsze, bo były różnego rodzaju. A tobie się za każdym razem udawało wyjść całą z walk? Bo ja osobiście rzadko walczyłem. Miałem od tego ludzi. Zarządzałeś zawsze. Tak. Wysłałeś innych, byłeś podjudzaczem takim. Do wykonywania pracy. Wykonywałem. Polecenia też kogoś. Obowiązki. Jak dostawałem, też mi się zgodzam. Jeżeli dostawałem jakieś z wyższych instancji jakieś rozkazy, to starałem się je wykonać. Perfekcjonista. Czasami właśnie. Nadgorliwie. Dobrze. To teraz ty wiesz, ja się pytam ciebie. Po każdym powrocie... On jest wybudzony. Po każdym powrocie z tych innych żyć, w którym byłeś ciemiężcą, gdzie wracałeś, gdzie twoja dusza wracała? Ty wiesz, to masz te informacje. Do nas. Do kogo? Do nas. Do tych ciemnych, mówią ci. No a teraz skąd przyszedł do tego życia jako Mariusz? Dostał szansę. Ha? Dostał szansę. Dostał szansę? Na co? Na co dostał szansę? Ale to dostał szansę, to nie było od nich. To nie jest od nich. Dostał szansę. To ktoś zupełnie inny powiedział. Dobrze, Jezus, to ty powiedziałeś to? Pewnie jest to cały czas. Dostał szansę teraz przejścia do światła. Wyczyszczenia się. Teraz ty masz pragnienie, twoje pragnienie, ty musisz to jest powiedzieć do tej istoty, która ci tą szansę dała, czyli powiadomiła cię o tej szansy. Powiedz ty, czego oczekujesz w tej chwili. Czego ja oczekuję? Tak. Powiedz ty, bo ty oczekujesz czegoś, ty chcesz czegoś. Powiedz tej istocie ze światła, czego ty oczekujesz w tej chwili. Przejść w jej stronę. Jako czysta dusza. Tak, jako czysta dusza. Świetlista. I chcesz? Czy... I chcę się uwolnić od tamtej. Uwolnić się. Czy przez inne życia chcesz po prostu następne wcielenia? Czy chcesz w dobrym wszystko robić? Tak. To powiedz ty to sam. Powiedz. Chciałbym odrobić. Czy ty chcesz, czy nie? Ty pragniesz. Ja pragnę tego. Chcę odrobić następne wcielenie. W dobrym. Dobrym. Słuchaj, to ci odpowiada. Dostałem szansę. Dostałeś szansę. I teraz spytaj się tej istoty ze światła,
co masz uczynić w tej chwili? Co masz uczynić? Ty wiesz i nic. Dwie różne odpowiedzi. Ty wiesz? Z jednej strony ty wiesz, a z drugiej nic. No dobrze, ty wiesz, co masz uczynić, to teraz ty poproś źródło boskie bezpośrednio o przyjęcie cię z powrotem do światła. Jedyne chyba to, co masz uczynić. Poproś Jezusa, żeby przyszedł tobie naprzeciw. Cały czas w tej ciemności, w takiej jakby pomieszczeniu, cały czas ciemny jest, to światło pada na podłogę. Ty stoisz w tym świetle? Nie. To podejdź i wstań w tym świetle w tej chwili. Wstań w tym kręgu światła, w ten strumień. Patrzę do góry, to razi. Razi? Bardzo dobrze. Niech ciebie razi. Byłeś w ciemności, ciemność nie razi. Teraz niech ciebie razi. Proś prosto. A cały czas nie jesteś w tamci. No to no, bo oni by tak chcieli. Słuchaj, poproś teraz, ale z czystego serca o energię Jezusa Joshua. Poproś, bo przez Niego dalej do źródła. I obserwuj, co się dzieje. I przeproś się u wszystkich istot duchowych. Wszystkich się przepraszasz. U wszystkich. Aż do Stwórcy. Proś o wybaczenie. Ci z boku nie są zbyt pewni. Nie obserwuj cię, nie interesuje. To jest... Próbuję, ale cały czas mnie wciskam. Tak, no bo oni jeszcze będą ci towarzyszyć, bo mają nadzieję, że nie zostaniesz przyjęty w szeregi światła już. Teraz ty załatwiasz to sam. Jak miałeś siłę być złym, to teraz musisz mieć siłę być tym dobrym. I w tym kierunku. To nie wystarczy. Co? No właśnie, to nie wystarczy, słyszę. Coś nie wiem, z której strony. Obojętnie teraz to spytaj się, co jeszcze? Co jeszcze mam uczynić? Ale ja. Zrehabilitować się. Ale ja. Zrehabilitować się? Nie wiem, czy to... Głośno mów. Nie wiem, jak zrehabilitować. Dobrze, to teraz słuchaj. Tutaj. Spokojnie. Spokojnie. Teraz. Swoimi słowami, popatrz, tutaj ci kładę. Promienie, złote promienie. Dostajesz. Trochę jasno się zrobiło. Dobrze. I teraz rozmawiasz ze Stwórcą, jak z przyjacielem. Rozmawiaj, kieruj się do Niego. Patrz się tam w to światło. To światło jest trochę przytłumione. Które tutaj? Ze źródła, tak. Ze źródła. Dobrze. Mocno na jakieś 2 centymetry. Bardzo mocne, a potem już przykasamy. Dobrze, teraz ty się łączysz. Tu twoja energia. Czystej intencji łączy się ze Stwórcą i rozmawiaj z Nim teraz. Rozmawiaj z Nim. Przywitaj się. Poproś
z pokorą prosisz o wysłuchanie Ciebie. On słyszę, że wybaczy. Taka jest kolej rzeczy. Bo Stwórca na nikogo nie jest zły, nikogo nie każe. To jest każda dusza sama rozstrzyga o sobie, kim chce być, co czyni. Wiem, co mam robić. Wiesz, co masz robić. Dobrze. To teraz Ty się skup na tej informacji, wiesz, co masz robić i Ty będziesz teraz wiedział. Do Ciebie dopływa, otwierasz się na te informacje. Bo Ty te informacje masz w Tobie. Przyszedłeś z tymi informacjami i to miałeś tutaj wypełnić. Ale nadal nic nie widzę. No jeszcze nic nie musisz, spokojnie, odbierasz wszystko. Tłumaczysz wszystko, to odbierasz. Słowa mi do głowy wchodzą. Jakie? Słowa do głowy. Dobrze, to mów te słowa. To znaczy, to jest ogólnie, że słowa, to co mówię, to mi do głowy od razu przychodzi. No to, bo to tak polega jest, na tym. Polega to tak na tym, dobrze. Jest tak, że nie zdążę pytania zadać. To teraz ja się pytam, słyszałeś tą odpowiedź, że Stwórca Tobie wybaczył, tak? Tak, że zostały Tobie wybaczone. To teraz, a to teraz ja Stwórcą mówię do Ciebie i poproszę o tą informację. Nie przez Niego. Ja wiem, że przez Niego nie, tylko niech ja poproszę o informację, które ja teraz wypowiem. Czy dzieje się tak, że przychodzą czasy, że z ciemnej strony z pokorą przechodzą do światła z powrotem? Też. Właśnie. I dlatego Ciemna Strona tak pilnuje każdego, żeby... Ale to są dezerterzy ich. Zgadza się? Oni o tym wiedzą. Kto wie? Nie, właśnie. Ci ciemni wiedzą? Ci cienie? Tak. Wiedzą o tym, że dezerterują teraz, tak? Od nich. Pilnują, bo niektóre właśnie nawet te dusze mają większy wpływ na te... Ciemne dusze mają też wpływ na inne ciemne dusze. To znaczy się? Hierarchia. Jeżeli idzie ktoś z ciemności, kto długo był, przychodzi na jasną stronę, to te niższe też chcą. A to znaczy, że może pociągniesz za sobą? No to, oni się tam... no to serdecznie witamy całe gromady do światła. Oni się boją. Boją się? Kto się boi? Właśnie tamta ciemna strona, że... Że pociągniesz im spory worek? Że w ogóle, nie tylko ja. Bo te, już wiem, tak mi przychodzi bynajmniej do tak, głowy, że mów. Tak jak ja byłem legionistą, no, tej no takim... partii, to miałem też swoich ludzi i oni też trafili, też zostali właśnie przez te same siły, ciemne siły? Przyciągnąłeś ty? Tak. To ty, to ty wtedy, aha, przez te czyny, nie? Tak, i one też są po tej stronie. I teraz jak ja bym przeszedł, to te dusze, one... Za tobą, całe legiony pociągniesz. Może. Masz tą informację? Tak jest. No to pięknie. To teraz powiedz do Stwórcy, nie tylko ja, ale ja przyciągnę legiony, których ja tam wciągnąłem na ciemną stronę, ze mną przechodzą na jasne już teraz. To właśnie, no, ty wiesz, co masz robić, no to chyba to. A właśnie. I teraz poproś te dusze, które ty przeciągnąłeś, one się teraz pojawią. I powiedz, że nie mają się niczego bać, zabierasz je ze sobą do światła. Nie tak prędko. No to słuchaj, ty to ci... Nie tak prędko. Ale powiedz, że mogą przejść. Ty robisz drogę ze światła dla nich. Przejdą. O trzecie one przejdą. Jak? Ja mówię do nich, że one przejdą.
do tych oczu, że oni przejdą, znaczy ci moi. To znaczy, czy masz wrażenie, że te oczy, które widzisz od tych ciemnych istot, że oni... Oni się trzymają z daleka od światła, mam taki... Mam pewną przestrzeń. Bardzo dobrze. I ta przestrzeń jest ciemna. I tylko właśnie oczy. Powiedz ty teraz do tych ciemnych, że otworzyłeś drogę światła. Kto chce przejść z powrotem? A, więcej oczu się pojawiło. Otwieram drogę światła. Kto chce ze mną? Tylko już głośno mów, tak? Otwieram drogę. Ze światła. Ze światła. Do Stwórcy. Do Stwórcy. Do miłości. Do miłości, chodźcie ze mną. Ale teraz ile oczy się... Potwierały się teraz oczy? Tak. To nie wszyscy tam w ukryciu stali, czekali? Te główne, one są w ogóle większe. Większe? Tak. No to im zaraz te ślepia wypadną ze strachu. Większe. One są... Mi się wydaje, że one nadzorują. Boją się tego, że ty przeszedłeś? To znaczy, są pewne, że się nie uda. Ale już masz wybaczone. Teraz ja będę Ale chciała jeszcze... Cały czas słyszę, to nie wystarczy. To od nich, tak, tak. Wystarczy, wystarczy. Jeszcze od was dużo przejdzie do światła, do miłości. Czekaj, czekaj. To wszystko się dzieje. Światło jest po lewej stronie. Światło po lewej stronie? Teraz takie, takie. Kto się wyłania? Nie wiem. Tylko takie światło, w sensie, aby ktoś doświetlił. Teraz posłuchaj. Po stronę. To jest Wezius tutaj. Zawsze stoi. To jest Wezius. Przywitaj się z nim. Witaj, Wezius. Potrzebuję pomocy. On mówi, że potrzebuje ja pomocy. Że ty potrzebujesz pomocy. Tak. Jeszcze i jeszcze raz wracamy do tej tak, dziewczynki. Tam tak mi do głowy przychodziło. No bo to są informacje, tak się odbywa. Teraz wracamy do tej małej dziewczynki. Teraz ty mówisz do niej, że... Ona już mu wybaczyła. Wybaczyła jemu, dobrze. I teraz ja się pytam, czy ta energia tej dziewczynki, czy jest w teraźniejszym życiu z Mariuszem? Co? Ale... Kto to jest? Ty wiesz. Ale jeszcze się nie spotkali. Jeszcze się nie spotkali. Czy rozpoznałeś też, że ty wyrządzasz też krzywdę? Jeszcze, czy już, może już od dzisiaj, od tego momentu nie będziesz tego czynił, że wyrządzasz krzywdę ludziom, mówiąc, że ty nie lubisz tak, jak do twojej żony tego psa ma wyrzucić, że to, że tamto? Rozpoznałeś to? Tak. I jak teraz na to patrzysz? Obojętnie. Przytulisz tego psa? No ja go lubię. Lubisz go, ale przytulisz go, powiedz, chodź kumpel ze mną, tak? On się mnie boi. No bo on cię wyczuł, kim ty byłeś. Twoją energię on poznał. Teraz zobacz. Twój pies stoi przed tobą. Ale mam balans. Teraz masz... Mam pół na pół. Dobrze, słuchaj. Koncentruj się na waszym psie. Patrz na twojego Bigi, Babagi, czy jakoś tam nazywa. No, tak. Widzisz go? Patrz się mu w oczy. Przeprosił u niego. Spuścił łeb i tak patrzę oczami. Widzisz? Przeprosił twojego psa. No, przepraszam cię. Za te słowa, które w jego kierunku zawsze używasz. Pogłaskaj. On to rozumie. Spytaj się, czy on wiedział, że ty z ciemnej energii? Tak, oni wiedzą. Zwierzęta wiedzą to, tak? Tak, że... Powiedz mu teraz, że przechodzi do światła. Jak się ten pies zachowuje? Jak mu to mówisz? Podniósł głowę tylko. Patrz w oczy jego. Macie telepatyczny kontakt. On mówi też, że... Mówi, no. Jak? Że częściowo byłem. No, że częściowo. Niby, że zawsze byłem.
Tyle, że o tym nie wiedziałem. Dziwne. Sprzeczności. To jest ten balans, który wyczułeś? No taki balans właśnie, że mogę, balansuję w jedną i w drugą stronę. Tam taki balansowałeś, gdzie było ci dobrze, tak, korzystnie. Tak, tak. No takich jest dużo, co w balansie żyją. Tam, gdzie dobrze. I teraz? Nie mogę cały czas. Bez już ci teraz pomoże. On jest tutaj. Teraz ja pytam się Jezus, czy ta możliwość przejścia do światła? Nie. To nie Jezus nie powiedział. No to każdy ma możliwość przejścia do światła. To ci tam ci mieszają. Jezus. Nie. Czy jeszcze nie. No, no dobrze, dobrze. To coś musi się zadziać jeszcze, tak? Co się musi zadziać? Czy chodzi o jego czyny, czy o... Czy musi coś wypełnić, spełnić Mariusz? Co muszę zrobić? Przejrzeć. Przejrzeć to. Przejrzeć, kim jestem. Właśnie. Przejrzeć twoje zachowanie, przeanalizować, tak? Również. Również. Mhm. Czy chodzi... Dano mi szansę. Właśnie, dano ci szansę. Teraz, kim jest energia twojej żony, Kasi? Ty wiesz o tym. Zabłąkana istota. Kto to powiedział? Nie wiem, tak mi przyszło. Zabłąkana istota. A dobrze. To teraz czekaj. Już ja wiem. Weź już potwierdź mi. Tak. Mówi, że tak. No, bo już odebrał moje myśli. Czy mogę to głośno powiedzieć? Tak. Teraz tak. Mariusz zaczął odszukiwać, odnalazł drogę, duchową drogę. Zaczął sam poszukiwać, zgadza się? Tak, jak mówisz. Jego żona z tym po prostu nie miała pojęcia i Mariusz ją też w to wciągnął. I pokazuje... To było jakby moje zadanie. Właśnie. Żeby to ją... Żeby po prostu ją wziąć za rękę i poprowadzić. Ale jeszcze wiele przede mną. Jeszcze wiele przed tobą. Czy Mariusza no, zadaniem... Pierwszy krok zrobił. Bardzo świetnie, świetnie. Cieszę się tego. Jezus, ja się ciebie zapytam, czy będziemy mieli jeszcze z Mariuszem teraz spotkanie? Chodzi o jego, żeby mu jeszcze więcej pokazać, otworzyć mu jego przeszłość. Będzie trudno. Będzie co? Będzie trudno. Trudny? Trudno. Trudno? Z czym będzie trudno? Żeby on to obejrzał? Dużo przeszkód jest. Dużo przeszkód? Jeszcze. Tam ci jeszcze przeszkadzają. Dobrze, to teraz ja się dam Jezus ze świętego drzewa z oliw Mariusza oczyścić. Powinno pomóc. Świętym drzewem, tak? Tak. Tym dymem, nie wiem jak to się mówi dym, to się mówi się... Tak? Co mam to uczynić? Powinno pomóc. Dobrze. Zbyt wiele naleciało na... Popokrywało się wszystko, tak, te twoje czyny po prostu. Naleciałości. Dobrze. To jest skorupa. Ciężko jest przebić. Tą skorupę trzeba po prostu rozpuścić. Tak. Rozbić. Ale wyłom już był. Wyłom już był. Wyłom już był. No i z tego wyłomu teraz ty się przeciskasz. Zgadza się? Jestem na dobrej drodze. Jesteś na dobrej drodze. I teraz jeszcze raz odwróć się do tych ciemnych, weź to, pokaż to światło, co masz w ręce i powiedz do tych, którzy chcą z tobą, do światła. Chodźcie sami. To otwierasz im drogę, pokazujesz tą drogę, a oni sami muszą tą drogą przejść. Sami. Tak samo jak ty to zrobiłeś.
Oni mówią, jeszcze nie jesteś tam. Ale już jesteś na drodze. Już powrotu, już tam nie wracasz już tam. Chodźcie do mnie. Oni się boją. Powiedz, że nie muszą się bać. Oni się boją właśnie tamtych. Wiedzą, że tamci są bardzo silni. Oj, silni. Sam wyszedłeś. Jaką siłę tam mają? To znaczy, oni tak myślą. Ja tak nie myślę. No. Powiedz, że już więcej nie muszą czynić zła, tylko będą czynić dobro. Stwórca im wybaczy. Oni tylko sami muszą o to poprosić. Sami muszą chcieć. Nie mają się bać niczego. Absolutnie. Niech zobaczą, jak ty, z ciebie przykład, jak ty żeś przeszedł. Chodźcie ze mną. Chodźmy w stronę światła. Nie mogę zobaczyć. Co nie możesz zobaczyć? Nie mogę zobaczyć. Ciemność widzę, te oczy. Dobrze, to już dałeś tam, jak zawsze zarządcą byłeś, we wszystkich życiach tam coś rządziłeś, tak teraz tutaj też zarządziłeś, dałeś takie, rzuciłeś w eter, że kto chce, droga otwarta, widzisz, przechodzisz, nic się tobie nie stało złego, zostałeś przyjęty. Teraz mam pokazywać drogę. Teraz masz pokazywać drogę. To jest moje zadanie. To jest twoje zadanie, pokazywać złym istotom drogę do światła, zgadza się? Wszystko. Nie ma złych, dobrych. Są zbłąkane. Są zabłąkane. No dobrze, ale no, zabłąkane. Dobrze, bardzo dziękuję za to słowo. Tak, złych nie ma. Są zabłąkane dusze. I te dusze, twoje zadanie jest teraz po prostu kierować, uświadamiać, pokazywać, tłumaczyć, tak? W tym kierunku? Tak. Chodzi o to budzenie się i zobacz światło, miłość, dobro. Ale oni cały czas mnie pilnują. A to już, oni nie mają zasięgu, widzisz. Oni się pokazują. Mówię, balans cały czas krążą, jakby mnie tu ugryźć. Dobrze. Bezius, to teraz słuchaj, co Bezius mówi. Czy teraz może się spokojnie wydostać z tego poprzez światło? Jeszcze nie teraz. Nie, dobrze, ale z tego kręgu. Proszę, przeciągnij, przenieś w spokojne miejsce teraz Mariusza. Podaj ręce Bezusowi. Mariusz, Bezus cię przeniesie z tego kręgu tych ciemnych. Tam już nie jesteś. Nie dosięgam. Nie dosięgam. Do czego? Chcę rękę podać. To przybliż się. Bezus, on cię... Ale... Dwie ręce podaj. Bezus cię weźmie, poczujesz to. Bezus jest przyjacielem. I na moją prośbę on to uczynił. Ciężko jest mi cokolwiek zauważyć. Widzę właśnie cały czas to pomieszczenie. Dobrze, nie rozglądaj się, tylko poczuj. W tej chwili ty poczujesz. Wyciągasz ręce przed sobą i daj się przenieść. Bezus cię przeniesie na jakiś spokojny, może jakaś łąka, jakiś specjalny obszar dla ciebie, gdzie przyszykowali. Jeszcze nie teraz. Hmm? Jeszcze nie teraz. A jeszcze coś. No. Jeszcze coś. Co jest jeszcze? To jest już podpowiedź Mariuszowi. Będzie mu łatwiej. Cały czas oczyszczenie. Ale nie wiem. Ale jak? Teraz tak. Orgonity, które ma... Też pomogą. Też pomogą. Spytaj się, bo jest olejek energetyczny. Integracja. Czy masz ciało? Również to wszystko współgra. Ha? To wszystko współgra. Olejkiem też masz całe ciało, tak? Wcierać?
Tak, głowę. Głowę. Już tu mieliśmy. Chodzi. Mhm. Tu czoło. Czoło, oko. I to miejsce tutaj też? Też, o. Mhm. To już był przekaz. Bardzo dobrze. Po oczyszczeniu będzie możliwe. I teraz, czy może połączyć się Jezus w sobotę w grocie kryształowej, Mariusz, czy on tam może dostać? Byłoby wskazane. Połączy się Mariusz w grocie tam kryształowej, jesteście w sobotę, łączy się ze światem duchowym, ze światłem, z energią. O oczyszczeniu następny krok jest możliwy. A no właśnie, przejdzie tam Mariusz oczyszczenie w grocie kryształowej? Tak. Piękny, piękny, pamiętaj. Dobrze. I cały czas. I te kryształy ma też przy sobie nosić, tak? Poproszę tam, przygotujcie dla Mariusza parę jego osobistych kryształów, które on będzie przy sobie nosił. Tak. Ja nie wykonam, ciężko będzie wykonać tą misję. To jeszcze ja mam pytanie. Na myśl przychodzi właśnie. Że będziecie, no to będzie trudna, narobiłeś dużo trudności w różnych życiach cierpienia, to teraz też musisz mieć tą ścieżkę trudną do pokonania, ale to jest dla ciebie wezwanie. Przyjmij to jako wezwanie. Chciałbym zobaczyć poprzednie wcielenia, ale nie jest mi to dane teraz. Ale w następnej sesji, tak? Którejś? Może nie w drugiej, może w trzeciej? Jezus. Zobaczymy. No to zależy teraz od ciebie, jak się oczyścisz. I jeszcze chciałam się zapytać, czy będzie dobrze, jak Mariusz swoje łóżko owinie miedzianym drutem? Wszystko ochrona. Wszystko ochrona. I... jako takiej ochrony, tak słyszę, że już sam w sobie zrobiłem wyłom. Mhm. Ale teraz, żeby nie mieli dojścia w ogóle przez te szczeliny. Oni to, co tracą, to u mnie ciężko pozyskać z powrotem. Dlatego tak pilnuję. No bo jak ktoś przejdzie, jak zobaczy tą miłość, to dobro, to kto chce wracać w nieszczęścia? To jest wiadomo. Do zabijania, mordowania, niszczenia, niszczenie planet, uniwersum. Tego już nikt nie chce. To już jest teraz przełom, że stamtąd dezerterują. Bardzo dobrze. Serdecznie witamy w świetle. I teraz tak. Małe kroczki. Małe kroczki. I ty to zrobisz. Przyjąłeś na siebie teraz, tak? Tą drogę, bierzesz tą drogę na siebie, tak? Bardzo fajnie. Podziękuj się Stwórcy, że ta droga ci się otworzyła. Podziękuj. Dziękuję. Światowi Duchowemu. Duchowemu za przyjęciem powrotu. I powiesz, że przyjmujesz na siebie tą skalną ścieżkę, o której będziesz szedł cierpliwie. To zostanie wyznaczone poprzez drogę. Głośno, głośno. Co poprzez drogę? Ale poprzez drogę się oczyścisz. Przez to, co robisz, tak? Mhm. Poprzez drogę się oczyścisz, tak. Właśnie. Tak, tak. Zrozumiałeś? Mhm. Twoje zadania na tej drodze? Tak. Czy... Żeby było to całkowite tak zabezpieczenie, żeby przez te luki tam się nie przeciskali, mieszali w umyśle Mariuszowi, czy z miedzianego drutu powinien... Jest ciężko. Taką sobie musi ochronę z tego drutu też na ciało jakieś tam zrobić, tak? To ma też związek, tak? Z partnerką. Mhm. Dlaczego? Powinna też się oczyścić.
Poprzez to jest właśnie spotkanie, poprzez spotkanie w regresji. Tak? Wybór należy, ale to jest też część drogi, jaką muszę przebyć, wskazać, aby zrozumiała. Aby zrozumiała. To jest to, to jest, to są istoty właśnie, które zbłądziły, których oszukano. To znaczy w sensie podstępnie oszukano. Nie przejęto, ale oszukano. I tak, i te istoty nieświadomie przeszli w łapska ciemnych, tak? Zasilają. Poprzez organizację, poprzez obiecywania, poprzez materializm, tak? Zasilają uczuciowo, uczuciami. Ci ciemni? Zasila. Kto? O kogo chodzi? Ludzie zasilają poprzez emocje, negatywne emocje właśnie te szeregi. Te ciemnych, tak. Bo istoty tamte, jeśli w pobliżu jest tylko miłość i radość, to one odpadają, odklejają się jakby. Bo wiedzą, że nic nie... Próbują stworzyć... Próbują stworzyć, wykreować sytuację, który właśnie istoty ze światła zrobią błąd. I wtedy jest łatwo do przejęcia poprzez zły uczynek lub poprzez złą myśl. No właśnie. Jak i dojdzie do tego złego uczynku, to czy tak, to oni już ich mają po prostu, już tą duszę już mają. To jest jak domino. Jak co? Jak domino. Jak domino. Zawaha się. Jeden kamyszek i leci. I oni w ten sposób przejmują stopniowo. Krok za krokiem. A mają dużo cierpliwości. Oj, mają. Kto ma cierpliwość? No tamci niestety. Ciemni? Tak. No bo cierpliwość, się tak mówi, się nieraz opłaca. Oni w tym tak pracują nad tą istotą, żeby to wyglądało, że ta istota sama do nich przyszła, a nie że oni przyciągnęli. Dokładnie. No bo to jest prawo kosmosu, oni o tym wiedzą. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Tak są manipulowani, takie zachcianki wpychają ludzi. Poprzez choroby też. Poprzez choroby też? Poprzez choroby, bo wtedy osoba zmienia. Poprzez ciężkie choroby osoba zmienia swój stosunek do świata, do właśnie Boga. I odwraca się od twórcy. Biegunowość się zmienia. To ci ciemni stwarzają te choroby? Również. Po to, żeby ta istota powiedziała, Bóg nie istnieje, bo by mi pomógł, ja bym była zdrowa, tak? Otóż. Tak. Otóż to właśnie, właśnie tak się dzieje. Zamiast prosić światło o uzdrowienie, o pomoc, o wskrzeszenie tej sami energii. Sami sobie możemy pomóc. I sami decydują się, tak, do przejścia na ciemną stronę. Ciemna strona ich nie zmusza. Oni teraz ciebie zmuszali, widziałeś. Stoją w odległości, ale wyśmiewali ci, że ci się nie uda, że ty nie jesteś w hipnozie, że do stwórcy absolutnie żadnego kontaktu, że nikt nie przyjdzie, nie ma światła, zgadza się? Sam poznałeś to teraz, na czym to polega. A ty tą wiedzę masz w sobie, Mariusz. Ty masz te informacje w sobie, że to wszystko istnieje. Jeszcze jest jakaś... Tak. Zanim przyszedłem na ciemną stronę. Głośno, głośno. Na ciemną stronę. Zanim przyszedłem na tamtą stronę. Do ciemnych, tak. Zanim mnie zgarnęli, ja byłem w świecie. I to byłem. Kim byłeś tam? Te informacje masz. Ale dlaczego nie teraz?
Jeszcze nie, no. Jeszcze nie możesz wydać tego, bo wpierw musisz czekać chwileczkę. To ty byłeś kimś, jak ciebie zgarnęli. Nie wiem, czy pomagałem ludziom. Wszystko możliwe. Dowiemy się. Weź już dowiemy się o historii istnienia istoty Mariusza. Dzisiaj nie, ale czy Mariusz dostanie tą... W czasie. Dobrze. Tutaj, w czasie pobytu jeszcze, tak? Możliwe. Dziękuję za to. Ja również. Czy jest skazane następne spotkanie na pojutrze? Jeśli wiem, no wyrażę. Dobrze. Okej. Okay. Jeśli wyrażę zgodę, ja wyrażę. Dobrze. Czy następne zejście do was będzie bezpieczniejsze dla Mariusza? Przykrzykujesz wezmę już bezpieczną? Postara się. Dobrze, żeby już ich, bo ja już nie chcę z nimi ani ich słyszeć, ani wiedzieć, że istnieją. Życzę, żeby wszyscy do światła przeszli, żeby zasilili światło. Światło. Tak się stanie. Tak się stanie? Tak się stanie i tak się dzieje. Bardzo dobrze. A ci zarządcy to tam z nicości, są powiedzieli z nicości w nicość. Oni sami siebie oszukują. To jest ich. Sami siebie oszukują, bo się łudzą, że to będzie trwać. Że te zagrywki mogą robić cały czas, nie? Zniszczenia mogą sobie latać. Ale nadchodzi czas i się skończy. Bardzo dobrze. Czy na dzisiaj to spotkanie jest wypełnione, tak? Jak się czujesz, Mariusz? Jak się czujesz po tym rozeznaniu? Trochę dziwnie. To znaczy się? Słowa. Nie wiem, czy to czasami podświadomość mi tych słów od razu z automatu nie narzucała. Nie rozmyślaj o tym. Nie rozmyślaj o tym. Jest ci przykro, jest ci do płaczu? Czy czujesz się lżejszy? Do płaczu może nie. Radość odczuwasz w sobie? Może trochę, osiągnąłem coś. Że krok ja zrobiłem w tą dobrą stronę. Dobrze. Jesteś gotowy do przejścia tu i teraz? Dobrze, to teraz ja dziękuję Tobie, Jezus, że byłeś obserwatorem i opiekunem tutaj całej tej scenarii. I ciężko jest mi wyczuć, słowa do głowy wchodzą, no Twoje pytania. Tak. Nie zdążyłem zadać pytania, już miałem odpowiedź. No bo tak to wygląda. Tak, nie? Dobrze. Ale nie czułem... Nie... Bo jeszcze nie jesteś, jeszcze widzisz, jesteś w tym otoczeniu. Jak tam jest ciemność, to ty też nie możesz użyć. Widziałeś słup światła, widziałeś to. I to było najważniejsze. Chodzi teraz o ciebie. Przyjdzie czas i ujrzysz też mojego przyjaciela duchowego. Ważne, żebyś też twojego. Dobrze. Więc już to jeszcze ja się pytam. Ma Mariusz... No dobrze, on tam, czy dostanie ze światła istotę? Pomoc, tak? Tak. Bardzo dobrze, dziękuję za to, niech to się stanie. I teraz ja będę... Ale musi chcieć tę pomoc. Właśnie. Przyjmujesz tą pomoc? Tak. To powiedz tam, do świata duchowego. Chciałabym tą pomoc i by o nią proszę. Tak? Dobrze, to teraz
Podziękuj się u Jezusa, podziękuj się u wszystkich, u Stwórcy, u wszystkich. Wszystkim istotom światu. Podziękuj za wybaczenie Tobie. Dziękuję za wybaczenie. Dziękuję wszystkim. Dobrze. Oddychaj teraz głęboko. Głęboko oddychasz.